Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Mam na imię Ela, a jeżeli Ty masz na imię Basia, to Ci składam życzenia, bo masz chyba dzisiaj imieniny. Dzisiaj 4 grudzień 2020 rok, są Barburki i są takie powiedzenia, że właśnie gdy w Barbarę pada, zima ostra się zapowiada. Albo gdy Barbara jest po wodzie, dzisiejszy dzień, jak będzie deszcz padał, to święta będą po lodzie. Lub odwrotnie, gdy Barbara po lodzie, to święta będą po wodzie, będzie padało. Kochani, jeszcze w dniu świętej Barbary, zawsze jeżeli ktoś zerwie gałązkę, ma gałązkę wiśni, ja tego nie mam niestety, tutaj u mnie na tym terenie nie widziałam żadnej wiśni. Oczywiście drzewko trzeba ładnie poprosić, żeby nam pozwoliło zerwać tą gałązkę. I je zanurzysz w ciepłej wodzie, tą gałązkę, całą, a potem w wodzie, w wazonie będziesz zmieniać co 3 dni tą wodę, to na święta ona zakwitnie, dosłownie na święta. To jest naprawdę, uwierzcie mi, że tak działa. Jeżeli masz wiśnie, spróbuj. Będziesz mieć przepiękne kwiaty na święta, ładniej nawet wyglądające niż na podwórku. Także w ten sposób można ożywić wiosnę w naszym domu w zimę. Okej, kochani, tak. Mamy 4 opcje. Dziesiątka serduszkowata jest pierwsza. Dama trefli jest druga. Walet pik jest trzeci. I walet dzwonkowy jest czwarty. Wy się zdecydujcie na jedną z opcji. Takie karty będę używała teraz, w tym momencie. Z nich będę robiła czytanie. I kochani, co ja tu jeszcze miałam dla Was powiedzieć? A, dzisiaj jeszcze jest, skoro dzisiaj jest 4 grudzień, wiecie, że dzisiaj jest dzień sztucznego futra? Właśnie. Dla wiadomości. Dobra, karty są wyjęte. Karty będę teraz tasowała dla Was wszystkich. Proszę, w tym momencie zdecydujcie się na jedną opcję, która dla Was, kochani, jest najlepsza. Która Was przyciąga, która Wam się wydaje, że z Wami rezonuje w tym momencie. Nie powinno się wydawać, jak powinniście to czuć. I kochani, tak, będziemy zaczynać od tej pierwszej opcji, tak? Jeżeli do Ciebie przemawia ta karta, to zaraz wyciągnę dla Ciebie, już karty są gotowe. Wyciągam dla Ciebie 3 karty i do pytania, tak jak widzicie, tak? Pytanie jest, czy on na Ciebie, czy on, ona na Ciebie jeszcze czeka, czy czeka? Jak zareaguje, gdybyś się odezwała, odezwał, ok? Wybieram 3 karty do tego pytania. Dla pierwszej opcji. Czy ta osoba czeka? Jak zareaguje, jeśli się odezwiesz? Czy ona czeka? Czy ona czeka? Ja Wam w skrócie powiem, jakie karty są czekania, jakie wypadną. Także dla Waszej wiadomości, jeżeli ktoś interesuje się tarotem, to ja powiem, jakie karty symbolizują przeważnie czekanie, kochani. Czekajcie, na ten telefon zarzućcę koc, bo się rozwył. Okej. Czekajcie. Muszę zarzucić koc na niego. Robi mi specjalnie ten telefon. No tak przed chwilą cicho grał. Jak zaczęłam, zarzucę na niego koc. Okej, się zamknął trochę. Kochani, czekanie w kartach tarota to jest przeważnie, i powiem Wam taką, piątka kielichów to jest naprawdę, piątka kielichów to jest zawsze bezsilność. Czekamy, ale czujemy się bezsilni. Czwórka mieczy to czekamy, ponieważ jest taka konieczność, nie ma innego jakby wyboru na ten czas. Czwórka kielichów to podświadomie czekamy, właśnie tak wiecie. Czekamy podświadomie. Wisielec, czekamy, ponieważ nie możemy wykonać żadnego ruchu. No właśnie, dlatego czekamy, bo nie możemy nic zrobić. A dziewiątka... Czekajcie, jeszcze raz muszę zarzucić. Chyba jedna warstwa koca to jest za mało. Okej, teraz się zamknę. Dziewiątka była w to czekamy, ale patrzymy z boku na daną sytuację. A 7 denarów to takie oczekiwanie... Boże, daj mi cierpliwość, kiedy to w końcu będzie. I tutaj właśnie teraz patrząc, nie widzimy żadnej z tych kart. Jest dziesiątka kielichów, dwójka kielichów i kochankowie. Mimo wszystko, że nie ma tej karty oczekiwania, to karty są bardzo ładne, ponieważ dziesiątka kielichów pokazuje nam to, że ta osoba albo ma bardzo super życie, bardzo dobrze się bawi i w ogóle jest spełniona, dosłownie wszystko ma, pełnia szczęścia, święta idą, kocha Was, czeka na Was. Karta kochankowie może zastanawiać się, czy odezwać się pierwsza. Raczej tu nie czeka, tylko właśnie się zastanawia, czy ma pierwsza się odezwać. Chyba, że nie jesteście parą, to w takim razie te karty by pokazywały, że ona akurat jest gdzieś, gdzie ma swojego partnera lub partnerkę. Powiem Wam, że tak to by było. Nawet by mogłaby być opcja, że ona i partnera i partnerkę ma jeszcze kochankę i kochanka.
To jest w ogóle historia, wow, że czy powiem, czy ona na ciebie tutaj czeka, na twój kontakt, że się skontaktujesz z nią. To ja bym powiedziała tylko dla takich osób, którzy jesteście w związku, to tak, ponieważ tworzycie całość, tak? I gdziekolwiek ona jest, ona się czuje z tymi myślami, że ciebie gdzieś tam ma w tym świecie, się czuje super, naprawdę. I czekanie jako same czekanie, takie niecierpliwe, że tam trudna sytuacja, czy bezsilność, to nie, nie ma tutaj. Ale kochanie, jest to, że jest ta jedność. Wy jesteście tą jednością, to jest w dwójce kielichów. Jeżeli, jeszcze raz zaznaczam, jeżeli czujecie z tą osobą więź, bo jeżeli to jest w jedną stronę działa, jest miłość platoniczna, ty nie wiesz, co tej osobie się dzieje, tylko po prostu pytasz, bo pytasz, to ta osoba jest w relacji teraz i ona nie czeka z tego powodu, że ona z kimś jest. Może być nawet w relacji, a może jeszcze w dodatku się zastanawiać, czy wyjść z tej relacji, bo są kochankowie, to wybory. Może to być relacja taka, że jeszcze trzecia osoba w niej jest. Niby tutaj wszystko jest w porządku, znaleźliśmy siebie, ale nie do końca jeszcze jakby jesteśmy zdecydowani, jak nasza wspólna przyszłość będzie wyglądała i tu się wkradła może trzecia osoba. W karcie kochanków to może być tak, że się zastanawia ta osoba, co ma zrobić, może jakiś ma dylemat, chciałaby po prostu opuścić tę sytuację, bo tutaj wszystko wszystkim to z kimś tworzy coś, albo to z tobą tworzy jakąś rodzinę, jakiś związek, coś fajnego, albo ona tworzy po prostu z kimś innym. To wszystko, kochani, w zależności, gdzie ona tam jest. No właśnie, jak ona by zareagowała, gdybyś ty się odezwała? Tutaj powiem znowu te dwie historie, bo jeżeli ty jesteś jej partnerką albo partnerem, to dla niej to by było niesamowite szczęście, bo o tym mówi dziesiątka kielichów dla nas pierwsza, że właśnie jest szczęście, cieszymy się, mamy tu pełnię szczęścia i możemy robić plany. Jeżeli kochacie się, tak? Macie się ku sobie, to możecie planować. Tutaj często, kochani, pokazuje jeszcze narzucanie właśnie swoich uczuć. Może być tak, że ktoś za bardzo jakby narzuca te uczucia, bo też pokazuje właśnie ta karta takie za przesyt czasami, wiecie? Dziewiątka to jest już tak dużo kielichów, dziesiątka to zawsze jest ta jedynka i zero. To jest ta taka jakby dodatkowa dla mnie, wiecie? I czasami tu jest narzucanie uczuć. Tu jest bardzo dużo historii w tej jedynce, tutaj w tej pierwszej kategorii wam powiem, że naprawdę dużo historii się pokazało. Na pewno tu jest szczęście rodzinne, może być to szczęście ona tworzyć z tobą, a może szczęście tworzyć z kimś innym tutaj w tej karcie, bo ta dziesiątka tutaj kielichów mówi o szczęściu rodzinnym, o tym, że jesteśmy spełnieni w małżeństwie, że małżeństwo super, dwoje ludzi, ale kochankowie zaburza to. To jest albo ktoś ma kochanka, albo to jest jakiś wybór, no ale jeżeli jesteśmy szczęśliwi małżeństwem, to jaki wybór? Skąd wybór w szczęśliwym małżeństwie? No to widzicie, sytuacja co najmniej jest dziwna, tak jakbyśmy spotkali osobę, która jest w jakimś związku i niby ona jest szczęśliwa, ale co robi w takim razie z nami? Niby co to ma być za układ? No dziwne takie, prawda? A jeżeli ona jest z wami, no to może się zastanawia, może tutaj, wiecie, tworzycie coś pięknego, ale między wami jest cisza i ta osoba się zastanawia, czy ma się odezwać. Ona tutaj w tych kartach nie czeka, ona raczej albo się zastanawia, czy do ciebie się odezwać, albo w ogóle nie myśli, o tak można by było powiedzieć, bo karty są bardzo szczęśliwe dla niej, tak? Wszystko tutaj jest tak jakby jak najlepiej poukładane, jest takie bezpieczeństwo emocjonalne, ufamy tej osobie, ufamy swoim uczuciom, bynajmniej w jedną stronę to tak działa, że tu jest zaufanie, bo w dziesiątce kielichów to jest zaufanie, dwójka kielichów to też. Ci kochankowie tylko tu rozwalają system. Tu jest jakiś wybór i to jest niepokojący wybór. Aby w tym pełni szczęścia ktoś nie czuł się taki rozanielony, że po prostu sobie znalazł trzecią osobę, no bo te kochankowie to powiem, albo jest jakiś wybór ciężki, jeżeli byście tworzyli jakąś relację, no to w takim razie znaczy, że co, nie macie kontaktu, szczęśliwa relacja, nie macie kontaktu, takie bez sensu trochę by było. Jaka jest ta wasza sytuacja? Jeżeli pytacie osobę, z której dawno nie mieliście kontaktu, no to ona może do was się zastanawiać, czy się odezwać, powiem, ta osoba. Ale ogólnie u niej jest super w życiu, wiecie? Jeżeli nie macie żadnego kontaktu, bo tak karty pokazują, to jest albo te wasze szczęście, albo jej z kimś, no tu innej opcji nie ma. No i jeszcze ci kochankowie, tak się zastanawiam, dlaczego ci kochankowie, co ta osoba mogłaby tutaj wnieść dla ciebie,
Czekajcie, ja wybiorę dla Was karty, bo mam tutaj karty. Tak pomyślałam, że jeżeli jakiś rozkład będzie nie do końca oczywisty, że będzie można duże zinterpretować, ja wybiorę po prostu dla Was karty. Tych kart jest 300, bo więcej. Wiadomości, ja wybiorę dla Was. Tą kartę, kochani, jeżeli popatrzysz na nią i czujesz, że ta karta może być dla Ciebie, to to będzie tak jakby rozstrzygające, w którym kierunku, ok? Ta karta, do tego. Tak bardzo chcę Cię przytulić, a jednak możesz być tą trzecią, albo trzecim. Albo to jest jednak Wasza relacja, tęsknota za sobą i znaleźliście siebie, po prostu chcecie stworzyć coś pięknego, ale nie jest dane Wam być razem pod jednym dachem. I tu jest ten dylemat, że jak to wszystko scalić znowu. Albo Wy weszliście po prostu w jakąś relację, kto w czymś jest. Może ma dzieci, może ma partnera. Tu się znalazło właśnie te trzecie koło i zastanawianie się. Dobra, kochani, weźmy tę damę. Może ona będzie taka trochę łatwiejsza, nie taka pogmartwana. Karty piękne, ale do pytania takiego, co zadaliśmy, no to niestety pokręcone. Dobra, skarbeczka. Bierzemy teraz karty, przetasujemy. No i dodamy tref. Zapytajcie sobie Wszechświat. Zadajcie to pytanie. Czy on, ona czeka na kontakt od Ciebie? I czy jakoś już karty gotowe? I czy zareaguje w jakiś sposób, gdybyś jednak się odezwała lub się odezwał? To są Wasze karty. Bieram trzy. Ta osoba od dwójeczki, czy czeka? Jednak te słońce, co wypadło na ziemię. To jednak ono tu miało być. Czy ta osoba czeka? Czy ona czeka? Kochani, tutaj z czekaniem to też niekoniecznie czeka. Tu ja bym powiedziała, też się zastanawia, żeby wykonać ruch. No ale co dla niektórych może troszeczkę czekać na Wasz ruch. Bo jest ta ósemka buław, no ósemka jakby nie było, to jednak ruch jest, powinien być do świąt. Skarby. Tutaj jest karta Słońca. Powiem szczęśliwe, wszystko fajnie. Jeżeli my pytamy o tę osobę, to wygląda, że u niej wszystko jest dobrze, chyba że wyjechała do ciepłych krajów. Radość, szczęście, słoneczko świeci, jest kolor żółty, niebieski, otula, przytula, jest nam bardzo dobrze przy tej karcie. Wszystko pozytywnie jakoś się rozstrzyga. Myślimy o tej osobie i mimo wszystko mamy miłe, ciepłe myśli, ciepłe uczucia, ponieważ to słoneczko, bo nami ta osoba też o Was, czyli mam nadzieję, że Wy też, ponieważ ta osoba myśli o Was w sposób właśnie bardzo serdeczny, bardzo ciepły, jawny, szczery, bez ukrywania, bez żadnych intryg, bez iluzji, tu jest wszystko jasne, wszystko powiedziane, jest swoboda, swobodna relacja, nikt nikogo nie więzi, bo słońce też to mówi, tak? Pełna akceptacja właśnie siebie, ludzie się akceptują, są w dobrym zdrowiu, odnoszą sukcesy, jest satysfakcja tak naprawdę, jak mówiłam. Także tutaj jest dużo szczęścia, radości, wszystkiego co najlepsze, optymizmu w ten związek, w przyszłość, wszystko. Może być miłość, także między Wami jest miłość jak najbardziej w Słońcu, bo Słońca to jest bardzo piękna karta, wiecie, często karta jakiegoś małżeństwa, fajne takie spojrzenia na przyszłość, bardzo dobra karta, naprawdę, kochani. Wy tutaj pytacie, czy ta osoba czeka na kontakt, to jest dla bardzo wielu osób niezły początek, świetny początek, tylko brakuje tego kontaktu. Tutaj jak widzicie w tej karcie, tutaj siódemki, w siódemce kielichów, kochani, to on sięga, w tej karcie tak bardzo ładnie to pokazane, zarysowane, widzicie, sięga po te kielichy. A tak naprawdę, czy Wy sądzicie, że ta osoba, która tak sięga, czy ona złapie te kielichy wszystkie w dwie rączki? Niemożliwe. Wiecie co, ta karta uwielbiam w tym tarocie, bo w żadnym innym tak nie jest chyba pięknie pokazane jak tutaj. Mężczyzna wyciąga ręce, stoi w wodzie prawie po pas, tak? Wyciąga ręce do kielichów. Kielichy spadają na dół, bo z reguły, jeżeli nie jesteśmy w kosmosie, a tu na Ziemi, to jest przyciąganie i one raczej lecą w dół. No i w takim razie, że one będą spadać, jeżeli on by się skupił na jednym kielichu, to on go złapie, ewentualnie na dwóch, też jest szansa już trochę mniejsza, no ale już na więcej nie ma szansy. Tak samo jest z ludźmi. Jeżeli ta osoba skoncentruje się tylko na tobie i ona nie będzie myślała o innej,
to będzie pięknie, ponieważ się słońce Wam przyświeca, będzie niesamowita radość, będziecie szczęśliwi na maksa. Także obojrzyj się, skoncentrujecie na sobie, na tym jednym kielichu, który chcecie złapać. Jeżeli to będą dwa, bierzecie dwie osoby pod uwagę, no to tu już trochę problem, bo wiecie, koordynacja ruchów. No jedna ręka może tak nie złapać dobrze, jak dwie, które łapią jedną osobę, jeden kielich. Tu może trochę nie wyjść, może jedna upaść osoba lub nawet dwie polecą i żadnej nie będziemy mieli. A już jak chcemy więcej, mamy opcji, tu już w ogóle nie jest dobrze, także tu są jakieś wybory, jakieś opcje, którego z Was, no nie będę teraz wnikać, który ma tyle opcji, który ma 7 facetów do wyboru, 7 kobiet, no żartowałam z tymi kobietami, facetami. Tutaj czasami jest pokazana właśnie też platoniczna miłość, tak? Problem z dokonaniem tego wyboru, nie wiemy za bardzo co wybrać, strasznie dużo żyjemy w świecie iluzji, fantazji i marzeń. Wszystko jest, kochani, przepięknie, z poziomu tego, że co Wszechświat dla Was daje, dałby Wam piękną miłość, gdybyście nie żyli za bardzo w świecie fantazji, ponieważ Słońce nam oferuje, zapewnia o szczęśliwym związku, o miłości, o cudownej przyszłości, tak? No ale kochani, nie można żyć w świecie tylko fantazji, marzeń. Jeżeli nic nie zrobicie w tym kierunku, nie odezwiecie się któryś, to będziecie ciągle o sobie marzyć, jak to by było pięknie, tak? Jest potencjał niesamowity. Oczywiście to nie jest karta potencjału, to jest karta zapewnienia już nawet, to jest nawet więcej. Zapewnienia, że to wszystko dobrze się ułoży. Wystarczy tylko odezwać się, kochani, 8 buław. Po prostu napisać wiadomość. I to wszystko. Napiszesz wiadomość w 8 buław, wyślesz ją, nie patrząc na to, czy ta osoba czeka. Może dla niej przez wiadomość pomożesz dokonać wyboru. Wiecie, jeżeli ty może się odezwiesz, to ona po prostu nie będzie rozważać, bić się z myślami i wiesz, marzyć, tylko po prostu będzie miała jakąś prostszą drogę, dokona tego wyboru, nie będzie tyle tych kielichów nad nią wisieć. Kochani, ja bym tu powiedziała, że czekać jak czekanie, może czekać, ponieważ kielichy są zawieszone. Tutaj może, chociaż nie są karty, właśnie tak jak mówiłam, która mówi o czekaniu, to akurat nie ma ich tak dosłownie, ale już z tymi kielichami możemy trochę podpiąć, że to wygląda w tej karcie akurat jak czekanie. I 8 buław jak najbardziej tutaj wiadomość powinna, tu powinien ruch być. Jeżeli wyjdzie ruch, to i wszystko, kochani, pięknie się skończy. Tu często pokazane jest, że może jakaś osoba jednak coś tu zrobiła nie tak, bo karta 8 buław często pokazuje sumienie, nasze sumienie właśnie. Kochani, ta osoba, która może czuje te wyrzuty sumienia, powinna pierwsza się odezwać, albo przynajmniej która jest może zdecydowana bardziej, bo to słoneczko to jest naprawdę dla Was coś pięknego, kochani, coś pięknego, tylko tu trzeba by było może wznowić kontakt, jakbyście nie mieli, wiecie? Okej, świeczka powędruje teraz do waleta pikowego. Zobaczymy, kochani, tutaj dla tego waleta. Skupcie się, kochani, na swojej karcie. Muszę kota trochę zabrać telefon. Bardzo go przytłumiłam, co nie gra. Przydusiłam. Dobra, kochani. Już karty są gotowe, tutaj są Wasze karty, proszę. No i do pytania, czy on czeka na kontakt od Ciebie. Jakby zareagował, gdybyś się odezwała, jeżeli karta pokaże tutaj drugiej wersji, ok? Ale czy czeka na kontakt od Ciebie? Czy czeka? Czy czeka na kontakt od Ciebie? Stój. Czy czekam. Kochanie, powiem, że z jego strony to nie spodziewaj się, że on się odezwie. Raczej czeka, wiesz? Chociaż też, tak jak mówiłam, tu nie ma ani piątki kielichów, czwórki mieczy, czwórki kielichów, ani wisielca, ani dziewiątki była, ani 7 denarów. Ale mimo wszystko przy tych kartach też można powiedzieć, one nie są już takie oczywiste w czekaniu. Ale 5 buław też jest, widzicie, konflikt, tak? Zastanawianie się. 8 mieczy pokazuje, że ta osoba nie może nic zrobić, jak jej się wydaje. To może jednak ten potencjał na ten piękne coś, co możecie stworzyć w święta, to jest z Twojej strony. Powiem Ci, że czekać może jak najbardziej, kochanie. W 8 mieczy pomyśl sobie,
osoba, która tak siedzi, taka smutna, czeka, wygląda jak czeka, szczególnie w tym tarocie. Dobrze, akurat wzięłam ten tarot, poczułam intuicyjnie, że powinnam z niego dla Was dzisiaj robić, bo akurat fajnie tak rezonuje z nami, tak współgrają te karty w taką piękną historię. Kochani, przy piątce była, powiem, że tutaj jest u niego w główce, może się rozgrywać taki konflikt, tak jakby jedna część jego chciała wyjść z tych, gdzie tam długopis, z tych mieczy, ponieważ wie, że tutaj może coś pięknego możecie tu tworzyć, a druga trzyma, nie wychodź, tu jest bezpiecznie. Także kochani, tutaj ja bym powiedziała, raczej czeka, wiesz, i jeżeli ty jesteś, pokładasz nadzieję, wiarę w to, to odezwij się, złóż życzenia w święta, jak najbardziej tutaj jest wskazane, kochani, ponieważ dla niej się wydaje, że ona chciałaby mieć wolność tego wyboru, ale wolność wyborów w piątce mieczy, a ósemka mieczy nie może dokonać. No właśnie, może sytuacja jest u niej ciężka, no przecież nie każdy ma łatwą sytuację, że po prostu bierze, kupuje bilet i jedzie, tylko różne są sytuacje w naszym życiu. Zobacz, może u niej coś niefajnego się rozgrywa. Tutaj jest jak najbardziej, ta osoba chce rozwiązać jakąś sprawę, jakiś problem w piątce buław. Podchodzi do tego dość bojowo i dość nastawiona na wygraną. Myślę, że ma jakiś cel w tym, a celem to jest właśnie as kielichów w tym środku. To jednak miłość, jednak miłość, jednak uczucia. Tylko co ona może tutaj, może musi z kimś zerwać, wiecie? Bo piątka buław to często zrywanie różnych umów wiążących nas, tak? To może ona musi coś jednak zakończyć, zerwać z kimś i tkwi w jakimś związku relacji. Ponieważ tak, tutaj można powiedzieć, przy tych kartach dość oczywiste są, że ona, można powiedzieć, czeka, tak. Przy tych kartach można powiedzieć, że czeka, nawet ma trudno. Jak ona by zareagowała, gdybyś się ty odezwała, powiem, zareagowałaby dobrze, tylko trzeba by było jej pomóc. Bo ósemka mieczy to jest taka karta, że jednak, ojej, to jest wszystko w naszej główce, to najlepiej to jest zawsze dobry psycholog, terapeuta lub przyjaciel. No, nie będzie łatwo, mówię od razu, wiecie, możecie się odezwać, ale miecze to, wiecie, zawsze są trudne karty, a ósemka to zawsze mówi o tym naszej głowie, co się dzieje, a głowa to, wiecie, jakie potrafi scenariusze pisać, no nie? Czasami mogą nam, intuicyjnie możemy sobie wyobrażać, podświadomie gdzieś tam, czy nawet świadomie, że sytuacja jest beznadziejna, jest tak trudna, w życiu z niej nie wyjdę, jest jak ciężko, no zobacz tej ostatniej karcie, tak? Chciałby się dążyć do jakiejkolwiek równowagi, właśnie szczególnie psychicznej w ósemce mieczy, ale jest niesamowita trudność. Tu jest zawsze powiedziane, że potrzebny jest dobry przyjaciel albo lekarz, psychiatra. Ja tak zawsze mówię, kochani. Wiesz co? Nic innego tu by się nie dało zrobić, jak dać dla tej osoby wsparcie, zapytać, co u niej słychać, bo widzicie, jest trudno. I są święta. Nikt nie powinien się czuć w grudniu tak kiepsko. Myślę, że jeżeli masz na tyle odwagi i nie będzie dla ciebie to poniżające, to po prostu się skontaktuj, bo tu zobaczcie, kochani, tu może między wami zaistniała jakaś kłótnia czy coś i ta osoba wie, że nie może pierwsza się do ciebie odezwać, ponieważ jej na przykład nie przyjmiesz, no nie? I stąd ten kielich wisi, wystarczy po niego łapki wyciągnąć. Kochani, ja bym tu jednak powiedziała, że czy ta osoba czeka, to tak, wiecie, kochani, czeka, a jak się odezwiesz, może nie od razu będzie łatwe, ale pójdzie w dobrym kierunku, wiecie? I teraz zobaczmy do tego dzwonkowego. Paleta? Powiem Wam szczerze, że wiecie, dlaczego ja mówię trefle, piki, a nie mówię karokier? Muszę Wam się przyznać, wiem, że to jest sekret, który teraz wie cały świat, ale ja od urodzenia mieszam te dwie karty. Tak samo jak nigdy nie wiem, kiedy jest Wielkanoc, chociaż nie wiem, czy to święto ruchome, czy Wielkanoc, czy coś innego. Aha, wiem, już wiem, co Wam chciałam powiedzieć. Zegar się cofa, czas zimowy, letni, tak, do tyłu, do przodu. Nigdy nie wiem, w którą stronę. Dwie są możliwości, tak? Nigdy. Jak czas jest letni, nie wiem, czy do przodu, czy do tyłu. Jak czas zimowy, nie wiem, czy do przodu, czy do tyłu. Tak samo z kartami. Wiem, że to jest tref, możesz mnie w nocy zapytać. Wiem, że to jest pik.
Jeżeli chodzi Kierkaro, nigdy nie wiem. Czytam, mogę to czytać, mówię ci, nie wiem o co chodzi. Jakaś blokada u mnie chyba jest co do tych kart. Mogę to czytać przez cały dzień, nauczyć się 50 wierszy na pamięć, książki na pamięć, a tego nie zapamiętam nigdy. Próbowałam na różne sposoby. Nawet dosłownie jak w trans. Nie mogę, po prostu nie mogę. I to jest śmieszne. No to jest śmieszne, to jest śmieszne, kochani, dobra. Nie wiem, czy ktoś tak ma, ale no nie mogę. Kier, karo, no kurczę. Wiem, że karo chyba jest dzwonek, a kier serce. I też nie jestem pewna. A codziennie o tym przecież mówię, czytam. Nie wiem, co mi jest. Dobra, kochani, dlatego mówię dzwonek. Wiem, że to nie powinno się fachowo tak mówić. I serduszko też nie. To jest złe. Znaczy nie złe, tylko niewłaściwe. O, ale ja no nie mogę inaczej. Dlatego mówmy o tym walecie dzwonkowym. Ponieważ ja bym chciała wiedzieć, czy ta osoba czeka na kontakt od ciebie. Aha, już. Proszę, to są wasze karty, kochani. Spójrzcie na te karty. Ja wybiorę dla was 3 do tego waleta ostatniego, do opcji numer 4 dzwonkowego. 3 karty dla was wybiorę. Czy ta osoba czeka, aż się odezwiesz? Czy to, ja bym powiedziała, że tak, czuję. Czy ta osoba czeka, aż się odezwiesz? Tak. Czy ta osoba czeka, aż się odezwiesz? Tak. Mówiłam. Widzicie? Nie muszę nawet kart widzieć, już czuję. Kochani, tutaj karta jest, powiem ci, że pragnienia, naprawdę pragnienia. Tym, że osoba jest w karcie cesarza, tak silnej, no nie, osoby, która raczej rządzi przyzwyczajona, a nie pierwsza się zniżać jakby, to czeka, kochani, czeka, bo to do cesarza zawsze możesz przyjść. Nawet na przykład zapytać o poradę, tak? Albo że czegoś potrzebujesz, cesarz bardzo chętnie, bardzo chętnie. Nawet jakbyś miała być kochanką, też chętnie cię przyjmie. Ponieważ cesarz nie pozwoli dla swojej kobiety mieć facetów, ale cesarz chętnie zaopiekuje się każdą kobietą, którą znajdzie, spotka i ona będzie wymagała troski, to czemu nie? Już ma dzieci, już ma żonę, to już jedna więcej, jedna mniej. Kochani, powiem dla ciebie, że jeżeli w karcie gwiazdy, to już ta pierwsza karta, można powiedzieć, że tu żadnej karty nie ma czekania, takiej jako czekania, bo ja wam mówiłam, jakie karty czekania są w tarocie. Ale okej, karta gwiazdy, jakby nie było jakieś pragnienie, jakieś chęci, chciałoby się spełniać marzenia, zawsze takie za dużo mamy, idziemy, tylko w niebo patrzymy jeszcze więcej, byśmy chcieli, jej ta gwiazdka spadnie, że mogą sobie życzenie pomyśleć. No właśnie, no i karta, dla mnie karta gwiazdy to właśnie czasami takie jak dosłownie, wiesz, jak kaprys, za dużo mamy tego wszystkiego, nie? Ale też, kochani, chciałoby się oczyścić, rozwiązać jakieś sprawy wszystkie, jeżeli są pogmatwane między dwojgiem ludzi. Często też mamy w karcie gwieździe nadzieję na to, że coś się zmieni, się poprawi, że się uzdrowi relacje, że jutro będzie lepiej, że zaufamy dla siebie, że ty dla mnie zaufasz, ja dla ciebie. No powiem ci, że dużo nadziei, dużo pokładania wiary w los. Karta koła fortuny na końcu też jest los. Powiem, że ta osoba jest dość silna i ona z nadzieją sobie siedzi. Ona z nadzieją sobie siedzi, że ta Małgosia, czy ta Ela, czy Basia jednak, czy Krzysztof, przepraszam, Marek i Zenek, przepraszam, mężczyźni też, że jednak ta osoba się odezwie kiedyś. Można powiedzieć, że myśli czasami o tym. Jako czekać, czekać myśli, można powiedzieć. A jak to by zareagowała ta osoba? I tutaj jest koło fortuny, tu jest niepewność, ponieważ to w zależności, jaka będzie sytuacja u tej osoby. Jeżeli akurat ona będzie się świetnie czuła i w tym momencie koło się obróci w lewo, to może zareagować tak, że okej, okay, cześć mała, no dobra, wesołych świąt. A jeżeli w prawo się zakręci, to osoba będzie czuła się samotnie, na przykład danego wieczoru 6 grudnia, to powie, o, jak dobrze się odezwałaś, no wiesz, o co chodzi, to jest zależności, tu jest ruch, tu nie powiesz, nie będziesz wiedziała tak naprawdę, ale wybiorę dla ciebie jedną kartę, czego tam nie wybierałam, bo tam było bardziej oczywiste, dla czwóreczki też wybiorę kartę i tylko wtedy, kiedy poczujesz tę kartę, jeżeli nie czujesz, to nie jest dla ciebie, sytuacja będzie taka jak koło fortuny, dla kogoś, kto czuje, to jest ta karta i ta, dwie widzę, dwie czuję. I tak, wiem, że karty są takie same, dlatego popatrz na tę kartę, czy chcesz tę kartę, ona ci tu sytuację rozjaśni. Ta karta mówi, kocham cię do głębi twoich wad. Kto wybrał to? Jeżeli ktoś wybiera tą drugą, czy ta osoba czeka na kontakt od ciebie? Będzie to tak długo,
jak długo będziemy o to dbać. Widzicie, kochani? Jak będziecie długo o to dbać, gdziekolwiek jesteście, was los rzucił, tak długo to będzie trwało. Jeżeli ktoś przestanie dbać, przestanie się odzywać, no to może to koło już będzie się kręcić tylko w lewą stronę. Czasami się zakręci w prawo i będzie tęsknota, a przeważnie już będziemy szli do przodu. Także, kochani, no tutaj to jednak w zależności od was. Ja bym powiedziała, że ta osoba pierwsza się nie odezwie. O tak tylko bym powiedziała, wiecie, kochani? Nie odezwie się, bym chciała powiedzieć. Ona pierwsza nie, ale możesz się odezwać do niej, jeżeli nie będziesz się czuć poniżony. Poniżona, ok? W ten sposób czuję. Dobra, kochani, ja skończę teraz. Skończę to na lepszy moment. Drugi filmik będzie o zazdrości. Czy ta osoba jest zazdrosna od ciebie? I też powiem parę słów, jakie karty w tarocie mówią o zazdrości dla mnie. Także buziaczki i do następnego filmu. To wgram na komputer szybciutko i zaraz drugi będę nagrywać. Na razie, skarpy, pa.